Jesteśmy w Spale, centralny ośrodek sportowy w Spale, tak. Moim gościem jest, jak chyba dobrze znacie, najlepszy atakujący, zbliżenie teraz jest, Bartek Kurek. No to na początku zaczniemy może od, ta pierwsza część będzie o tej część związana z Resowią, z sezonem ligowym. Jaki to był sezon dla Resowi, tak na twoje oko? Na moje oko był to na pewno bardzo ciężki sezon dla nas. Nie wszystko ułożyło się po naszej myśli. Mam tu na myśli oczywiście na samym początku te poważne kontuzje moich kolegów, które wyeliminowały ich na dłuższy czas z gry. Na szczęście już obaj wracają do nawet do dobrej dyspozycji, bo Piotrek Nowakowski myślę, że w tym sezonie kadrowym będzie znowu stanowił o sile naszego środka. I od tego się zaczęło, później trochę czasu potrzebowaliśmy, żeby zacząć prezentować siatkówkę taką, jakiej byśmy chcieli, jakiej od siebie wymagaliśmy. No i na końcu skończyło się to, myślę, bardzo pozytywnym akcentem, bo srebrny medal przy tej dyspozycji, przy tak falującej grze, to jest jakieś osiągnięcie. Mogło być lepiej, ale też myślę, te oczekiwania przedsezonowe zostały gdzieś tam w początkowej fazie sezonu zweryfikowane. Bo można tu i ówdzie usłyszeć opinię, że Resowia to jest taka drużyna, która jeśli nie wygrywa, no to nie spełnia jakichś tam swoich celów przedsezonowych. Czwarte miejsce, no odpadnięcie w Pucharze Polski, czwarte miejsce w Lidze Mistrzów, drugie miejsce w Lidze. No chyba cele przed sezonem było inne. 8 porażek też w rundzie zasadniczej, to też pewnie nie zadowalało do końca was. Także jakbyś miał wystawić ocenę taką szkolną, jaką byś ocenę wystawił? Szkolna ocena, według mnie to powinna być myślę, że 4 z plusem. Bo tak jak mówię, po gdzieś tam pierwszych jakichś opiniach wygłaszanych przed sezonem, patrzący tylko przez pryzmat tego, jaki skład zespół, jaki skład działacze zbudowali. Były bardzo, bardzo optymistyczne i bardzo wiele od nas wymagające, ale później myślę, że sami w naszej grupie gdzieś zweryfikowaliśmy te oczekiwania. Z drugiej strony dla nas, i to jest za to też ten mały plusik, zawsze dla nas w tej grupie, w tym sezonie było najważniejsze to, co sami czujemy, to jaką sami sobie presję narzucaliśmy. I to mi się bardzo podobało, że nawet kiedy gdzieś tam opinie były nieprzychylne, czy gdzie ta krytyka była większa, my jakby nie dotykało nas to. Sami od siebie więcej wymagamy jako zawodnicy, jako grupa, niż wszyscy z zewnątrz. I to też pozwoliło nam przetrwać te ciężkie momenty w tym sezonie. I tak jak mówię, no apetyty na pewno te zadania postawione przed tym zespołem przez opiniotwórczych jakichś ludzi były zbyt wysokie, były rozmuchane. To nie był zespół na tyle, żeby przyjeżdżać i wygrywać wszystko od początku do końca. Był to zespół, żeby w każdym z tych turniejów, czy w każdej każdym z tych turniejów, w którym braliśmy udział, żeby walczyć o zwycięstwo, ale niewiele się różniliśmy od czołowych zespołów w Polsce czy w Europie. Chyba też taką rzeczą, która mogła wpłynąć na niewiązanie się z tych celów, było no pech, brak szczęścia trochę drużyny z Rzeszowa, bo kontuzje, które przydarzyły się Jochenowi, wypadek w windzie, która zjechała trochę za nisko, czy kontuzje Piotrka Nowakowskiego, który trwała przez cały sezon, czy też po jakieś tam kontuzje Juliana Linela, który non stop gdzieś się leczył, Tomasz Dzieszki też gdzieś problemy z kolanami, także Alek Akrem też wracał dopiero po kontuzji z kolanem, także te właśnie, czy nie wiem, czy odnosi takie wrażenie też, że te cele, które były stworzone, były tak jakby patrząc na papier tylko, tak jakby nie do końca były one zmieniane, dopasowane do tego, jakie w trakcie sezonu okoliczności miały miejsce. Przede wszystkim według mnie te cele były stawiane patrząc w pierwszej kolejności na papier, a w drugiej kolejności biorąc naprawdę pod uwagę mega optymistyczną wersję, gdzie każdy zawodnik będzie rozgrywał swój sezon życiowy. W takiej konfiguracji naprawdę ten zespół byłoby stać na wygranie Ligi Mistrzów czy i wygranie w Cuglach Polskiej Ligi.
Tak jak mówię, no życie to trochę zweryfikowało. Troszkę przypadków losowych, ale też troszkę po prostu... Może też, ja tak uważam, może też troszkę zabrakło nam czasu, bo to była jednak bardzo, bardzo nowa drużyna. Mimo, że paru chłopaków zostało z poprzedniego sezonu, to jednak na boisku było wiele nowych twarzy. Był Alek, który poprzedni sezon praktycznie cały przesiedział na trybunach, lecząc się, rehabilitując to kolano. Przyjęcie zostało całe wymienione. Piotrek Nowakowski, który był naprawdę ostoją i resowi, i reprezentacji, wypadł też na praktycznie cały sezon. Więc trochę może, myślę, że jeżeli ten zespół przetrwałby by jeszcze jeden sezon, to może myślę, że ten trochę większy potencjał udałoby się, by się uwolnić. Ale to już jest jakby poza moją władzą. Ja starałem się w tym sezonie dawać wszystko, robić wszystko, co w mojej mocy, żeby Resowia prezentowała się jak najlepiej. I myślę, że z tego zadania, nie myślę, wiem, że z tego zadania wywiązałem się najlepiej, jak potrafiłem. Przygotowując się do turnieju Final Four, mieliście w głowie, bo już skończyliście sezon zasadniczy, czy myśleliście, nakręcaliście się tylko i wyłącznie na Final Four, czy gdzieś tam liczyliście i myśleliście również o tym, że do tego finału uda wam się awansować, że ta Skra obstawialiście, czy nie obstawialiście, że ta Skra seta straci z BBTS? Przede wszystkim w momencie, kiedy rozegraliśmy już swój ostatni mecz i jakby wszystko już nie było w naszych rękach, już tylko mogliśmy czekać na wyrok, który zapadnie w meczu Bielska przeciwko Skrze. Ja jakby już przerzuciłem swoją energię zupełnie gdzie indziej, swoje zainteresowanie gdzie indziej. No, swoją pracę w sezonie zasadniczym wykonałem i od tamtego momentu koncentrowałem się tylko i wyłącznie na Lidze Mistrzów. Bo to jest tak, że z tą Ligą Mistrzów, że na takie Final Four wiele zespołów lepszych, o mocniejszych budżetach czeka wiele lat, żeby w ogóle tam awansować. Nam to było dane, bo klub postarał się o organizację tego turnieju, więc dodatkowy jeszcze bonus i motywacja do tego, żeby się lepiej zaprezentować. Więc mówię, jak tylko już wykonaliśmy swoją pracę w sezonie zasadniczym, ja od tego momentu nastawiałem się tylko i wyłącznie na Final Four. No i myślę, że byliśmy tam blisko zdobycia medalu. Tak przed rozpoczęciem tego turnieju, tak mi się wydaje, że i mi, i chłopakom w grupie, i chłopakom w naszej drużynie zależało na tym, żeby przynajmniej z Krakowa wywieźć medal, bo to byłby sukces tej drużyny w tym sezonie. Nie macie do siebie jakichś takich, może nie żalu, czy nie jesteście po prostu tak sportowo źli o to, jak wyglądały finałowe starcia z Zaksą? Nie jesteście po prostu źli na to, że były to tylko trzy mecze i wszystkie przegrane 3-0? No, źli. Źli myślę, że byliśmy. Że byliśmy przez jakiś przez krótki okres czasu, bo takie jest życie sportowca, że o takich porażkach należy wyciągnąć jakieś wnioski, ale szybko zapominać. Nie mogą przechwycić kontroli nad całym twoim życiem, nie mogą cię dołować. No, nie ma co ukrywać, nie postawiliśmy się za Aksję, była sportowo dużo lepsza, dużo lepiej prezentowali się na boisku i myślę, że każdy z nas, z chłopaków, wyciągnął gdzieś dla siebie jakieś wnioski z tych porażek. Trener, sztab szkoleniowy też gdzieś wyciągnął porażki, ale myślę, że taka złość czysto sportowa przychodzi do... Jest to porażka w finale, więc nie można tego wyrzucić 15 minut po meczu i jechać ze spokojną głową do Rzeszowa. Nie, po prostu przez parę dni myślę, że gdzieś to w nas się działo, no ale życie tak szybko biegnie, szczególnie to u sportowców, że no... Szybko trzeba zapominać i przerzucać, tak jakby, tą potrzebną energię pozytywną na kolejne cele. A na moje oko odnoszę taką teorię, sobie stworzyłem, że gdybyście na Final Four zdobyli medal, to na tej takiej fantazji, na tej radości sportowej mogłoby to wszystko inaczej wyglądać. Nie lubię gdybać, ale czy tą teorię, którą gdzieś sobie tam stworzyłem, podzielasz, nie podzielasz? Powiem szczerze, że bardzo, bardzo nie lubię w ten sposób myśleć. Ja
kiedy dane chwile się dzieją, to je przeżywam i jestem w tym momencie. Później wyciągam z nich wnioski, ale nigdy nie tworzę sobie w głowie scenariuszy, co by było gdyby, co mogłoby się stać. Rzeczywistość była taka, że ta Liga Mistrzów skończyła się trochę smutno dla nas. Czy to miało wpływ na rywalizację w finale? Nie wiem i nigdy się, nie wiem ja, nie wie trener, nikt się nigdy nie dowie, czy to miało jakiś wpływ, czy nie. Na pewno trzeba oddać mistrzowi co mistrzowskie, że musielibyśmy zagrać naprawdę najlepszą siatkówkę w sezonie, żeby postawić się przynajmniej z Aksie, bo grali na bardzo dobrym poziomie. Wykonałeś 790 ataków, z czego 430 skończyłeś, zdobyłeś 510 punktów w ataku, 510 punktów ogólnie. Gra Aresowi była w dużej mierze oparta na prawym skrzydle i na graniu twoją osobą. Czy pod koniec sezonu nie czułeś już takiego zmęczenia troszkę tą ilością wykonanych ataków, ilością wykonanych najść? Czy nie czułeś po prostu już gdzieś w nogach, że zbliża się to, że już potrzebowałbym troszkę odpocząć? To jest jakby kwestia mentalności tego, co dopuszcza zawodnik do siebie. Ja szczerze powiem, nie, jeżeli tylko takie myśli się pojawiają, to staram się je szybko odganiać. Ja wykonuję swoją robotę najlepiej jak potrafię i nie zastanawiam się, czy to było w meczu 50, czy dwie piłki, czy jedna. Zależy mi na tym, żeby te okazje, które mam, wykorzystywać jak najlepiej. I powiem szczerze, nie do końca. Po pierwsze, nie mam władzy nad wieloma rzeczami, nie jestem na pewno lepszym rozgrywającym od Fabiana, zresztą niewielu jest takich rozgrywających na świecie, nie potrafię ustawić tak taktyki jak trener Kowal z trenerem Ogonowskim, więc ja koncentruję się tylko i wyłącznie na swojej pracy, staram się ją wykonywać jak najlepiej. W finale rzeczywiście nie grałem na swoim poziomie i to też jest jakiś materiał dla mnie do przeanalizowania, do przemyślenia, w którym miejscu popełniłem błąd, ale tylko i wyłącznie do tego. No nie, tak jak mówię, no to jest myślę, że to jest kluczowe też dla życia sportowca, żeby umieć oddzielić swoją pracę od jakichś tam opinii czy scenariuszy, czy teorii, które normalnemu myśle człowieka na pewno się rodzą w trakcie sezonu. Ty wróciłeś do Plus Ligi po 3 latach, rok w Rosji, 2 lata we Włoszech. Dużo zmieniła się Plus Liga, dużo, tak jak pamiętając tą Plus Ligę wyjeżdżając, wracając, jak bardzo się to rozwinęło i czy się w ogóle rozwinęła Plus Liga, poziom organizacyjny, sportowy i tak dalej? No. Przede wszystkim ja miałem to szczęście, że nawet wcześniej przed wyjazdem grałem w super zorganizowanych klubach. Zaksa, Skra, Resowia, no to jest absolutny top. W tym momencie już światowy, no nie ma się czego wstydzić. Resowia mogłaby wyznaczać standardy dla wielu klubów, jak powinna wyglądać ta strona organizacyjna. Zresztą przed moim wyjazdem Skra była na podobnym poziomie. W Zaksie wtedy też ja byłem w momencie tych większych przemian, kiedy nastąpiło to przebrandowanie z Mostostalu na Zaksę i też widać było, że jest to robione z głową, więc gdzieś ten zalążek tam prezes Pietrzyk na pewno podłożył. Do tego, jaki sukces teraz osiągnął ten zespół FFD Giorgiego. Wcześniej jeszcze grałem w Nysie, więc też widziałem w zespole z trochę wtedy innej półki, z trochę innymi problemami, więc też widziałem, jak może być źle. I wydaje mi się, że to się przede wszystkim zmieniło przez te 3 lata. Nie widziałem takiego zespołu, który nie byłby zagrożeniem dla nas, którym można by było wyjść i wygrać bez najmniejszych problemów. Ostatnie zespoły z tabeli przyjeżdżały do Rzeszowa, urywały nam ważne sety. Potrafiliśmy się też mocno męczyć na wyjazdach z tymi zespołami, więc to na pewno im plus. In minus, wydaje mi się, że trochę szkoda, że Polska Liga nie ma na tyle jeszcze możliwości finansowych, żeby a. ściągnąć te największe gwiazdy, b. żeby potem tych zawodników, którzy się wypromują, którzy zagrają dobry sezon, mam tu na myśli oczywiście Facundo Conte, z brzegu przykład, którzy grają fenomenalny sezon, grają na bardzo wysokim poziomie, że nie ma potencjału, żeby ich zatrzymać na dłużej, żeby stali się taką nierozłączną marką oni i Plus Liga. Trochę szkoda, ale no to już jest taki, myślę, ostateczny krok do tego, żeby Polska Liga była najlepszą na świecie. A teraz na którym miejscu jest Plus Liga?
byłeś we Włoszech, byłeś w Rosji, porównując, na którym miejscu by nasza Plusliga była gdzieś w twoim rankingu? Powiem szczerze, że teraz wszystko się znacznie wyrównało. W poprzednim pytaniu mówiłem o tym, żeby Polska Liga naprawdę była takim dominatorem na świecie, żeby wygrywała seryjnie Ligę Mistrzów, czy żeby w ogóle zespoły grające w Plusce były uważane za najmocniejsze na świecie. W tym momencie jest to bardzo płynne, jest to wyrównane, jest paru zespołów z Turcji, które kontraktują wielkich zawodników i grają na fantastycznym poziomie, więc na pewno nie da się tak jednoznacznie ocenić i wystawić. Zacznijmy od tego, najlepszy zespół świata to Zenit Kazań, więc to automatycznie robi z Superligi chyba najtrudniejsze miejsce do grania i miejsce o najwyższym poziomie sportowym, przynajmniej dla mnie. Później wszystkie te ligi mają coś, czym na pewno przyciągają i kibiców, i zawodników. W Plusslidze testowaliśmy w związku z igrzyskami inny system rozgrywek. Jak byś go ocenił? Jest on lepszy, czy te playoffy 1-8 według ciebie to jest lepszy system, który jest dla Bartka Kurka tym, który powinien funkcjonować, jest bardziej sprawiedliwym, jeśli chodzi o rozwiązania sportowe? Że przede wszystkim nie w lidze jest problem, według mnie. Problem leży w rozgrywkach międzynarodowych, które tak zapychają kalendarz, że potem potrzebne są jakieś takie kombinacje, żeby albo sezon skrócić, albo go wydłużyć, albo przyspieszyć, albo gdzieś w środku znaleźć miejsce na jakieś kwalifikacje. Myślę, że należałoby się zająć trochę bardziej tymi rozgrywkami międzypaństwowymi, bo trochę zżerają tego kalendarza, gdzie wszyscy doskonale wiedzą, że zawodnicy zarabiają 80% swoich zarobków, dostają w klubach. Więc trochę bym może ograniczył rozgrywanie niektórych turniejów międzypaństwowych, trochę skoncentrował się tylko na tych najważniejszych. Nie mówię tutaj oczywiście o tym, żebyśmy my jako Polska Federacja coś odpuszczali, tylko żeby władze światowej siatkówki troszeczkę bardziej z głową czy z szacunkiem podchodziły do zdrowia zawodników. No a z drugiej strony rozumiem działaczy naszej federacji, którzy musieli naprawdę stanąć na głowie, żeby i nam pomóc w tych przygotowaniach. I praktycznie co roku taki scenariusz się powtarza, bo te rozgrywki międzypaństwowe naprawdę i bywają nieregularne, i wyskakują w środku sezonu, więc fajnie by było mieć jeden system i uczyć go kibiców, żeby też nie wiedzieli, że w siatkówkę gra się tak i tak i tak i tak będzie skonstruowany sezon, i uczyć ich przez lata. No ale to będzie tylko i wyłącznie możliwe wtedy, kiedy ten kalendarz będzie bardziej z głową skonstruowany. Mówimy tutaj o kalendarzu. Coraz częściej w tym sezonie Lotos dziękuję europejskim pucharom. W Orlenie PGE również dziękuję Atom europejskim pucharom. Odpuszcza sobie po prostu te europejskie puchary. No bo raz, że one nie są dochodowe, dwa, że trzeba dokładać, a trzy, że po prostu męczą. I czy to też nie jest jakiś taki... Że trzeba było pomyśleć nad tymi rozgrywkami europejskimi, bo jednak i podróże, i korzyści, które przynosi granie w europejskich parach, są niewspółmierne. No, grając w Lidze Mistrzów piłkarskiej zarabiasz miliony, więc tam można grać, a w siatkówce Lidze Mistrzów, no chyba jeszcze to nie jest ten poziom, nie jest to ani finansowy, ani organizacyjny. Starają się jakieś zmiany, ale to jest chyba cały czas... Nie daje to tyle, ile Liga Mistrzów, rozgrywki europejskie, bo powinny dawać klubom, które rozgrywki Ligi Mistrzów powinny być nagrodą za to, co wywalczyłeś w swojej krajowej rozgrywkach. No, zdecydowanie zgadzam się, że jest to dziwna sytuacja, kiedy zespół wywalczył coś, a później nie chce skorzystać tak naprawdę z tego, co wywalczył, bo wie, że to mogłoby po pierwsze zrujnować ich budżet, a po drugie, tak jak wspomniałeś, nie wiązałoby się z żadnymi tak naprawdę policzalną korzyścią. Myślę, że jest to jakiś temat do dyskusji. Trzeba by było naprawdę poznać zdanie osób z wielu środowisk, z wielu miejsc. No ja jako trochę mi
trochę kiepsko się, jakbym ja teraz wydawał jakieś opinie, bo przez ostatnie parę lat miałem okazję grać naprawdę w elitarnych klubach, więc zawsze to miejsce widzę mistrzów, jeżeli wygrywaliśmy, było wykorzystywane, ale dobrze wiem, że czekają, że są zespoły, które chciałyby zagrać w tej Lidze Mistrzów, ale i też z innych mniejszych siatkarsko krajów, więc też nie można im tej możliwości ograniczać. No ale fajnie by było popracować nad tym, żeby przynajmniej ta Liga Mistrzów. To były mocno elitarne rozgrywki, z których im dalej zespół awansuje, naprawdę ma policzalne korzyści materialne. I walczy o nie i nie musi się zastanawiać, czy w tym sezonie akurat do tych rozgrywek będzie dokładał, czy nie. Takie jest moje zdanie. Co do innych pucharów, no nie wiem, to jest już nie na moją głowę, na głowę dużo dużejszych ludzi w tym temacie ode mnie. Mam nadzieję, że to w najbliższym czasie zostanie rozwiązane. Z jak najlepszym skutkiem, takim, żeby gra w pucharach to była jakaś duma, to był zaszczyt, żeby mecze do końca sezonów ligowych były zacięte nawet o piąte miejsca, żeby też ta korzyść była jakaś dla tych zespołów, żeby później po tym sezonie mogły się zaprezentować na arenie europejskiej. Rozmawiamy, jaki to był sezon dla Resowi w Lidze Mistrzów, w Polslidze, a jaki to był sezon w tych wszystkich rozgrywkach dla Ciebie, Bartek Kurek, jaki to był sezon dla Bartka? No, pytanie rzeka, na które mógłbym się tutaj rozwodzić bardzo długo. Był na pewno pełen nowych wyzwań, bo zmieniłem pozycję, bo zagrałem cały sezon na tej nowej pozycji, zebrałem wiele nowego doświadczenia, buduję swoją nową grę, swoją nową jakość na tej nowej pozycji. I myślę, że przez ten pryzmat był bardzo udany. W ogóle generalnie nie tylko przez ten pryzmat był udany, bo zespoły, w których grałem, zawsze gdzieś tam były w gronie kandydatów do największych trofeów. Gdzieś udawało nam się skoczyć na podium, gdzieś zabrakło niewiele naprawdę do wielkiego sukcesu, do wielkich sukcesów. Mam nadzieję, że w kolejnych sezonach ten kroczek i ja, tak jak mówię, zespoły, w których grałem, będą ten krok potrafiły zrobić i kolejne będą już tylko obfitowały większe sukcesy.